Mam dla ciebie konkretne pytanie. A propos You Can Dance. Czy to prawda, że te wasze kłótnie były ustawione? Wiesz co, jestem przekonana, że ani ja, ani Michał nie dalibyśmy... Znaczy wiem o tym, że jesteśmy na pewno bardzo zaangażowani w swoją pracę. Bardzo wierzę w to, że oddajemy każde z nas... będę mówiła za siebie. Ja na pewno bardzo dużo serca wkładam w swoją pracę. Ale czy możesz powiedzieć, czy to była reżyseria, czy rzeczywiście coś między wami iskrzyło? Co, jak iskrzy w pracy, to akurat chyba dobrze. Wszędzie powinno iskrzyć. Bardzo dobrze. A co powiesz o tym, co pisała prasa, co było w mediach pokazywane? Dlaczego ciebie krytykowano? Wiesz co, ja myślę sobie, że Michał, bo rozmawiamy tutaj akurat o nim, trochę się zachował jak taki rozpieszczony jedynak, który ma świadomość, że nadchodzi nowe dziecko i że to nowe dziecko się pojawiło i że strasznie płacze i strasznie rozpacza z tego powodu, żeby broń Boże nie zabrało mu miłości mamusi. I pod koniec myślę, że zauważył, że tą miłością za naszym premierem należy się dzielić, a nie tylko, w sposób agresywny zabierać pod siebie. A czy czułaś się numerem jeden w You Can Dance? Czułam się wyjątkową kobietą. Chciałabym powiedzieć, że numerem jeden, ale była tam także Kinga. A czy weźmiesz... Musimy tę jedynkę dzielić na dwie. Co się chyba udało. Okazuje się, że tak. Czy będziesz w drugiej edycji, czy w następnej edycji? Tak czy inaczej, oglądajcie, to kolejny sezon, czyli nie od grudnia, to chyba od stycznia albo lutego, prawda? Tak, za rok mniej więcej. Będę kibicowała. Będziesz kibicowała, ale z tego co czytam o tobie, TVN szykuje dla ciebie coś jeszcze. Życie dla mnie szykuje mnóstwo różnych niespodzianek, które mnie bardzo cieszą. Przede wszystkim Och Karol, gdzie na plan tej fabuły wchodzę już za moment. To jest piękne zwieńczenie 20 lat pracy w tym zawodzie i 10 lat nieobecności na dużym ekranie, więc to mnie też szalenie cieszy i bardzo, bardzo na to czekam. Zdjęcia zaczynamy za chwilę. I czekamy na ten film. A dlaczego Małgosia Foremniak się obraziła na ciebie? To chyba musisz spytać Małgosię Foremniak. Ja nie będę ponosiła, że tak powiem, ani odpowiedzialności, ani konsekwencji jej decyzji. I co jeszcze? Ale między nami myśląc i mówiąc, ja bardzo sobie cenię Małgosię i gustuję w takich zimnych blondynkach, więc jak się dowiedziała, że mam zagrać lesbijkę, myślę, że po prostu wymiękła i mogłaby dojść do wniosku, że na przykład nie jest w stanie, że tak powiem, wiarygodnie oddać miłości do Karola. Pół żartem, pół serio. Ale zobaczymy ciebie w TVN-ie po wakacjach. Na pewno.